Igor już z nami. Skąd ty jesteś, Igor? Powiedz nam. Ogólnie ciężko powiedzieć. Podróżuję po całej Polsce. Jako kto? Jesteś komiwojażerem, który sprzedaje odkurzacze na przykład? Nie. Utrzymuję się z muzyki od 6 lat. Podróżuję po całej Polsce i to jest moje życie. Nazywam się Igor Marinow. Jestem tutaj, gdyż muzyka jest całym moim życiem. Kiedy wychodzę na ulicę z gitarą, zaczynam grać, widzę reakcję ludzi pozytywną. Przychodzą, zaczynają się bawić, dobrze czuć przy mnie. Wtedy ja się zaczynam dobrze czuć w życiu ogólnie. Świetny wokalista, świetny gitarzysta. Wystarczy przejść krupówkami, posłuchać i człowiek się zatrzyma nie na chwilę, nie na 5 minut, tylko posiedzi godzinę, pozastanawi się, jak gra, co śpiewa. Igor jest artystą ulicznym, co ja wiem, ja go znam jakieś 5 lat, a po prostu Igor jest, jeżeli chodzi o duszę, to jest jedna z najczystszych osób, które w życiu mogłem spotkać. Zapamiętać sny i zrozumieć jeden z nich. Boję się tego, że sytuacja, która zostanie stworzona wokół mnie, otoczka, kamery, sprawi, że nie będę czuł się sobą, a to jest w tym wszystkim najważniejsze. Jeżeli nie będę tego czuł, co robię, to ludzie tak samo nie będą odbierali tej dobrej energii, tych fal pozytywnych. Halo, halo. Cześć. Dzień dobry, Igor. Dzień dobry. Miło zobaczyć tak twarzą w twarz pierwszy raz. Mój pierwszy raz dzisiaj jest pod tym kątem. Fantastycznie. Nam również miło, Igor. Zapraszamy. Co zaśpiewasz, Igor? Kołysankę dla nieznajomej. Może być? Może być. Igor, zapraszamy. Gdy nie bawicie już świat zabawek mechaniczny, kiedy dręczy cię ból, nie fizyczny, zamiast słuchać stóp głupich telefonicznych wróżek za siedmiu mórz, spytaj siebie, czego pragniesz, dlaczego kłamiesz, że miałaś wszystko. Jak zapalniczka płomień, jak sucha studnia wodę. Kochaj mnie namiętnie tak, jakby świat się skończyć miał. Dzięki. Czekałem na ten moment, dzięki. Postanowiłem ci dać szansę. Zobaczymy, co będzie dalej, co powiedzą inni jurorzy. Natomiast coś jest z tobie interesującego. No zaciekawiłeś mnie barwą, jesteś fajny, ciekawy. Tyle no, tyle ode mnie no. Twoim walorem jest to, że śpiewasz tak leciutko, tak od niechcenia, ale trochę od niechcenia właśnie, wiesz? I to, co Adam powiedział, ja to też wyczułam, że jakby to, czy będziesz śpiewał o tym, czy o tamtym, to jest dla ciebie wszystko jedno. Wszystko robisz lekko, ładnie, masz ładną barwę, czysto, wszystko jest okej. Tylko, że tak trochę ja wolę, wiesz, jak ktoś mi serce wkłada. Myślałam, że jakąś rosyjską pieśń piękną zaśpiewasz, albo z tamtych rejonów coś pięknego, co mnie chwyci za serce, co jest tak rzadkie dzisiaj. Wzrok ci biega, wiesz, jesteś taki troszkę nieobecny tutaj, wiesz? Tak, to jest prawda, ale masz fajny wokal. Ja miałem właśnie podobne wrażenie, że też faktycznie jesteś rozbiegany, ale gdzieś tam w środku jakbyś chował przed nami jakiś jeszcze większy talent. I gdzieś to właśnie nieskupienie, ta lekka, nie wiem, nawet blaza lekka, takie to wszystko jest...
ale coś jest w tobie takiego ciekawego, ja nie wiem, jakiś przebłysk tam z tych wewnętrznych części. No i teraz twoich. Wisienka na torcie. Wisienka na torcie Kora. Czyli Kora. Nie muszę zawsze mówić, Adasiu, kochany. Nie musisz. Ja bym bardzo chciał usłyszeć pani zdanie. Mogę to prosić? O tak, to jeżeli tak bardzo, Igorze, chcesz usłyszeć, to powiem ci. To, co jest takie wielce tajemnicze, często u osób, które mało mówią, to ta tajemnica potem, jak jest odkryta już niestety, to okazuje się, że nie mówią dlatego, że nie mają nic do powiedzenia. To jest dla mnie nijakie po prostu, nijakie. To nie jest po prostu nic takiego, co ja myślę, że mogłabym odkryć, ale na pewno, być może to ja się mylę, więc masz trzy taki, a ja się mogę mylić. Igor, gratulujemy, jesteś dalej. Dzięki. Nie było lekko, ale udało się. Przyszedłem ogólnie. Było ciężko. Jeden raz na nie. Myślę, że pani Korze się nie spodobałem, ale mam nadzieję, że jeżeli będę miał tą szansę dalej, że z czasem zaczną wypływać ze mnie emocje i to będzie widoczne na scenie. Tak jak to robię na streetie, tak samo tutaj. I tak trzymać.